Wy zaś, drodzy synowie, gdy otrzymacie święcenia prezbiteratu w imieniu Chrystusa, nauczyciela, będziecie pełnić urząd posługiwania nauczycielskiego w zakresie wam powierzonym. Wszystkim głoście Słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Niech wasza nauka będzie pokarmem dla ludu Bożego. Niech świętość waszego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. W ten sposób słowem i przykładem będziecie budować dom Boży, to jest Kościół. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian przypomina: jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Bóg zlecił nam posługę jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. To zaszczytne i zarazem trudne zadanie kapłanów. Jednać ludzi z Bogiem. W tej dziedzinie mamy być ekspertami. Czy chcesz coraz ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi? Chcę z Bożą pomocą. Kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja go wyznam przed Ojcem. Cześć i posłuszeństwo. Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. W ważniejszych momentach Kościół wzywa pomocy tych, którzy cieszą się już oglądaniem Boga w wiecznej szczęśliwości. Błagajmy najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby hojnie udzielił darów tym sługom, których wybrał do pełnienia posługi prezbiterów. Klęknijmy. Utworzenie kręgu wokół przyjmujących święcenia i pozostanie na swoich miejscach do końca modlitwy święceń. Tłem do naszej modlitwy będzie dźwięk dzwonów katedralnych oznajmujących narodziny nowych kapłanów w archidiecezji wrocławskiej. Thank you.
Bądź z nami, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, który obdarzasz godnością ludzi i hojnie rozdzielasz im dary łaski, zapewniasz rozwój wszystkim stworzeniom i podtrzymujesz je swoją mocą. Ty dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa, napełnionych mocą Ducha Świętego. Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie, daj także nam słabym takich pomocników, których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi przekazanej nam przez apostołów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach i dotarły aż na krańce ziemi. Kapłańskie dłonie są przedłużeniem Chrystusowych rąk konsekrujących i uświęcających życie ludzi. Już nie będę was zwał sługami, lecz przyjaciółmi moimi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Pocałunku pokoju udzielają nowo wyświęconym również ksiądz kardynał oraz niektórzy z prezbiterów na znak przyjęcia do prezbiterium. Przyjmij dary Ducha Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Bogu, rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu, rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Niechaj z niedobrzenia cud się stanie.
programy dla Ciebie i Twojej rodziny.